elektroniczną dotyczącą różnych danych drogowych. Możemy dzięki temu obejrzeć mapę i wyznaczyć trasę, tutaj na przykład pomiędzy Warszawą a Gdańskiem, ale co równie ważne, w oparciu o powiązane z serwisem informacje o robotach na drodze, których tutaj nie ma, teraz je mogę włączyć, mogę zdecydować, żeby pewne miejsca ominąć, gdyż jak widać powodują one opóźnienia.